Witaj, Janowicki. Jest 13:35. W Janowicach mamy 19 stopni i częściowe zachmurzenie. Miłego dnia. Siemanko mordeczki, bardzo serdecznie w kolejny Q&A na moim kanale. Oczywiście jak ktoś jeszcze mnie nie zna, to jest oczywiście Jamski Rolling Games. Tak, chodzi o to asystent Google, który was przywitał bardzo cieplutko. Ja też witam was bardzo cieplutko w kolejnym Q&A. Dzisiaj sobie mamy parę dość ciekawych i trudnych i bardzo, ale to bardzo chamskich pytań. Ale powiedziałem, że skoro to jest Q&A, to trzeba opowiedzieć tak na te chamskie pytania, żeby po prostu się nie zagalopować. Więc bez żadnego pierdzielenia lecimy. Pierwsze chciałem sobie w ogóle wziąć takie pytanie od UUU, ponieważ jest to dość długi temat i nie chcę tego po prostu przedłużać szybciutko, więc UU zadał takie dość dłuższe pytanie, bardziej na rozkminę. Mordo, takie pytanie na szybkości. Skoro jesteś dobrze zagłębiony w rapie, to proszę wypowiedz się o duecie Oscar Stiz, czyli o Problem. Co o nich sądzisz, o bitach robionych przez Stiza, czy dobrze to czytam, charakterystycznym sposobem nawijania Oscara, jak i również najciekawsze, czyli tematach poruszanych przez nich na płytach. Jeśli ich nie znasz, w co wątpię, gdy rapujesz i wypowiadałeś się skłania na temat rapu, a Problem to już klasyk, więc gdybyś nie miał o nich pojęcia, to proszę wgłębij się w temat, posłuchaj, poczytaj i nie rzucaj czegoś w stylu nie wiem, to nic nie powiem, tylko potraktuj to jako swoisty challenge. A więc przed chwilą sobie poczytałem, czy może to poczytałem, tylko posłuchałem, bo już brat mi to kiedyś o tym ostatnio sprzedał, taką właśnie piosenkę jak Disney na przykład i tak dalej. Szczerze, co o tym sądzę, o tym duecie, no bity, jeśli chodzi o bity są spoko. Fajnie są rytmiczne, takie, nie to takie trapowo, melanżowo, troszeczkę może nie old schoolu tam nie ma, a takiego new schoolu, tam bardziej nawet takiej nowej szkoły weszło trochę, takiego new schoolu. Aczkolwiek gdzieś tam się pojawia trochę ten old school gdzieś, gdzie nie gdzie, w tych brzmieniach. Przede wszystkim jest też to, moi drodzy, że jakby wam to powiedzieć, no sam Navika tam nie jest zła. Navika jest jak najbardziej na plus, taka dyszka, mocna dyszka jest dla niego, ponieważ fajnie dykcja, nie wszystko jest jak najlepsze. Tak samo się trzymie bitu, skacze po tych rytmice, tak jak bit po prostu taką skacze. I tak to mniej więcej się prezentuje, no a ogólnie cały kształt tego duetu jest jak najbardziej się wszystko pokrywa i się zgrywa. Więc myślę, że taka krótka odpowiedź cię satysfakcjonuje. Jak chcesz, to mogę zrobić osobny od tego odcinek, więc nie ma problemu, bo już mam ramę czasową. Dobra, następne pytanie. Karolina Stan zadała następujące pytania, ponieważ ich jest aż dużo dzisiaj znowu. Jak robisz kolejne Q&A, to tu masz pytania. Dobra. Masz coś jeszcze podrobionego oprócz czapki Gucci? Oprócz czapki Gucci nie mam żadnych chyba innych podróbek, jeśli chodzi o moje outfity. Dobra, następne pytanie. Makarska kontra Igrane. Chorwaty oczywiście, no wiem. Makarska. Dobra, następne pytanie od Karoliny Stan. Dobra. Spędziłbyś noc na nawiedzonym cmentarzu za 500 zł? To jest na nawiedzonym cmentarzu. Wiecie co? To zależy. Myślę, że no, odpowiedź tak byłaby dość rozsądnym, ale nie jestem chyba na tyle aż takim hardkorem, żeby to zrobił, więc raczej nie. Wiśnia czy czereśnia? Czereśnia. Czapka z Nike czy czapka z Pumy? Co by lepiej, Puma? Nie, czapka z Nike. Turcja kontra Francja. Francja. Jaki by był jakiś żebrak, podszedł do ciebie i prosił o hajs, to byś mu dał? No pewnie. Miałem takie parę sytuacji, tak na szybkości powiem, że podszedł do mnie, może nie tylko ludzie bezdomni, ale ludzie po prostu o parę groszy pytali.
Ja z przyjemnością i z chęcią zawsze się dzielę, daję te pieniądze, te parę groszy. Dobra, następne pytanie od Karoliny. Najbardziej nielubiana przez ciebie firma to? Najbardziej nielubiana przeze mnie firma to? Ogólnie jaka firma, ale to ogólnie? Jakie najbardziej firmy nie lubię? No tak na szybkości. Kurde, trudne pytanie. Jakie ja firmy nie lubię? Jakie nie lubię? Firmy. Tak serio poważnie. Kurde, no ciężka sytuacja. Może nie tyle co firmy, ale korporacji, która tworzy farminga, Giant Software, nie do końca lubię. Ponieważ no kiepskie płyty mają, kruszą się, mam już się tam jedna płyta w środku ukruszyła, w napędzie sama istnieje, więc a dbają o tą płytę ile wlezie, więc to tej korporacji nie lubię. Krab czy rak? W sumie ani to, ale jakbym miał wybrać, no to wybrałbym raka. Zrobisz odcinek jak komentujesz na przykład serial Trudne Sprawy? To co robi Boruciak? Nie, bo już za to miałem prawa autorskie, za to właśnie miałem bana na live'owanie na 3 miesiące, więc nie, niestety nie mogę. Lubisz ten Rudnek 112 serial? Znam, ale nie oglądam. Twoja ulubiona firma mebli to Bodzio. Jaką lubisz pizzę? Capricciosa, moja ulubiona pizza to Capricciosa. Ser, pieczar, kisznika, kur, jakieś to było. No dobra, to już chyba tyle od ciebie pytań. Więc następna osoba i następna osoba to jest znowu UUU. Gdybyś mógł, to z kim z YouTube'a zawalczyłbyś na Fame MMA? I tu jest dość duża rozkwina, bo właśnie o tym wczoraj rozmawiałem z bratem, z kim mógłbym naprawdę zawalczyć na Fame MMA. Na pewno by to było, nie wiem czy to byłby Kruszwil, bo miałem mało ochotę obić Kruszwila albo kamerzystę, ale tak serio to tak właśnie myślałbym coś w tym typie. Ale chyba to byłoby to, bo tam chyba nikt inny na Fame MMA nie jest taki coś mojej postury. To by musiał być albo kamerzysta, albo Kruszwil. No, jeden z dwóch. Dobrze. To patrzę, co jeszcze nie mam jakichś. Dobra, następne pytanie od Phone Games. Nowe słuchawki kontra nowa myszka. No raczej nowe słuchawki byłoby lepsze, bo mi się troszkę to już trochę coś psują, słuchawki. Z tym podgłaśnianiem. Wakacje nad morzem czy w górach? W sumie nad morzem były spoko wakacje. W górach też już też byłem, ale w sumie nad morzem. Robimy turniej z The Gaming Bysior. Robimy turniej w CSGO na mapie The Dust 2 z CS1.6. Oczywiście w Counter-Strike GO. Wiesz co, mordo, nie wiem. Na razie nie mam na nic czasu tak naprawdę, ale możemy pomyśleć coś tam kiedyś. I teraz. Zostawiłem wisienkę na torcie, proszę Państwa. Takie pytania będą teraz, że po prostu aż muszę się napić. Dobra. Tadzio ANT zadał następujące pytania. Pierwsze pytanie. Jesteś gejem? Nie. I to po prostu. To mnie pytanie po prostu, jak czytałem to pytanie, to po prostu rozwałka dodana. Nie, nie jestem gejem. Czy jesteś bi? Nie. Lecę po prostu jak przecinek. Z kim grasz na boisku? Gram z kolegami. Mam kolegów z ministrantury, z którymi tam się umawiamy na boisko. Czasami gram. Teraz oczywiście nie mam czasu zbyt na nagranie, ale czasami sobie lubię sobie tam popykać w piłkę nożną. Czy twój brat dobrze gra w gałę, czyli piłkę nożną? Tak, dobrze gra w piłkę nożną. Jest nawet takim dość przeciętnym zawodnikiem. Nawet dobrze sobie tam radzi, gra. Czy kiedyś zgolisz się na łyso? Taka anegdotka troszeczkę ze strony prowadzącego, czyli z mojej strony. Nie zgolę się na łyso, to jest raz. Dwa, że prawdopodobnie w przyszłości będę łysy, bo genetycznie to wszystko wychodzi. Ale chyba że faktycznie się z tym poradzę i nie będę łysy. Ale ja będę łysy jak Gimper, ale samoistnie. Dobra, tak. I teraz. Pytanie tego dnia. Czy dziewczyny są zadowolone z twojego przyrodzenia? Pytanie. I to teraz co odpowiem? Po pierwsze, Tadzio ANT, nie wiem czy ty wiesz, ale ja już tyle razy wspominałem, że mam dziewczynę. I po pierwsze, zanim tu czy dziewczyna,
i pożyczki zadowolone. Na to pytanie ci nie mogę odpowiedzieć, bo to jest dość takie kontrowersyjne pytanie, ale nie bój się, odpowiedź na to pytanie. W każdym razie możesz pokonać twoją roszczochrana, wszystko jest git. Tyle ci powiem, już resztę się możesz domyślić, jak o co chodzi. Więc jest wszystko git. I po prostu odpowiedziałem ci na to pytanie. Po prostu takie pytania zadajecie, że po prostu takie what the fuck, mocno rozwalony. I ten człowiek nawet nie wie, jak ma odpowiedzieć na to pytanie. A na to szóste pytanie twoje, Tadzio, po prostu full control, my bro. Wszystko pod kontrolą, wszystko w porządku. Dobra, mordeczki, mamy 10 minut, prawie już się wyrobiliśmy z tymi pytaniami. Szybko przeleciałem te pytania. I chcecie kolejny Q&A, to oczywiście 10 łapek w górę i przede wszystkim kolejne pytanka pod odcinkiem z tego Q&A. I nie, że pod żadnym innym, tylko pod Q&A konkretnie zadajecie pytania. Więc łapkujcie, subujcie, będę komentujcie i na rzecz macie się do nas, następnego odcinka Q&A. Cześć!